Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Czas na drugi odcinek naszych wspaniałych, najlepszych przygód na tle Pytonga. Ze mną jest Cebulba. Sebulbiusz 2000, dzień dobry, o. I powiem wam na samym starcie, że generalnie to trzeba sobie miejsce zrobić, bo ja tutaj no syf trochę miałem w ekwipunku, jak zresztą możecie zobaczyć. Bardzo mi się to nie podoba. Jestem wręcz niezadowolony i niezatysfakcjonowany tym werdyktem. Więc teraz, moi drodzy, zrobimy bardzo fajną rzecz. A mianowicie zrobimy sobie siekierę, a nawet nie jedną siekierę, a trochę tych siekier, dlatego że trzeba będzie wyrżnąć las. Tak jest, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. Będziemy musieli. Dałem ci kopa, jak coś. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, mój drogi koleżko. Zrobimy sobie na razie. A tak, profilaktycznie 6 siekier. Że tak powiem, zadanie jest bardzo proste. Muszę iść wyrżnąć las, dlatego że nie podoba nam się to, że jest tak dużo drzew. I trzeba pozbyć się drzewek, prawda? No, prawda, Tak prawda. więc, jak to mawia pewien klasyk. Ekolodzy, kurwy, jebać, jebać, jebać ich. Idziemy. Jak widzicie, mamy bardzo fajną modyfikację. Ona nazywa się Tricapitator i pozwala nam ścinać ładnie drzewka. I ona bardzo ułatwia życie. I ja mam takie pytanie do tego ulańca Nocza. Dlaczego on nie dodał tego do Minecrafta? Czemu? Wiesz dlaczego? Bo Microsoft zdążył kupić Minecrafta, zanim on zdążył to dodać. To może zadam inaczej pytanie. Microsoft, tak wy, ci od Xboxa, dlaczego nie dodaliście tak wspaniałej modyfikacji do gry jako stały już element gry, a nie mod? No, zadam wam to pytanie. Proszę mi odpowiedzieć, bo ja widzę, że tutaj ten Phil Spencer to jest taki kurde. Taki kozaczek, taki gagatek jeden, który na każdej konferencji wchodzi na wielką salę, mówi, że Xbox jest najlepszy, a następnie schodzi ze sali i myśli, że jest kurwa nie wiadomo kim. Czemu tego gościu nie dodałeś? Pytam się ciebie, no. Co ty myślisz, że to jest zabawne? Tak? No to zaraz sobie porozmawiamy inaczej, panie Phil Spencer. To jest takie, pytam się, no, po co ci to było? No ale zobacz, kurde, on jest taki kozaczek, on taki uchachany od ucha do ucha, mówi, że Xbox jest najlepsza konsola, następnie schodzi ze sceny, zamiast w ogóle przedstawić, jakie gry są, mówi Xbox najlepsza konsola, schodzi ze sceny i potem kupujcie Xboxa, bo jest najlepszy. Xbox good, PlayStation bad. Dokładnie. Pamiętajcie o tym, moje drogie dzieci i ancymony przy okazji. No dokładnie, kurde. I jak widzicie, też zbieram dużo brzozy, dlatego że brzoza jest bardzo fajnym drewnem. Dokładnie, dlatego że brzoza ma taką fajną funkcję. Znaczy akurat okej, okay, do budulcu dla domu to jest bardzo coś złego, ale na przykład jak wiecie, na przykład ktoś będzie chciał się rozpierdolić samolotem i zrobić tam krzywdę. Nie zrobi. No. Ja chciałem powiedzieć, tak, brzoza jest good, szczególnie dla samolotów. Czemu ty tak zrobiłeś? No ale no właśnie, jak ktoś będzie chciał nas zabić, no, i będzie akurat samolotem, no to rozjebie się tym samolotem na jakiejś pierdolonej brzozie i no wiecie, no. O nie! Ty niedobry, ty. Ja zawsze. Tak się mówi, tak się mówi. No, elegancko, ładnie tutaj sobie drzewko spada. Trochę szkoda, że się to tak długo kopia, ale myślę, że jest warto chwilę poczekać. Znaczy, no wiesz, no to długo się kopie, bo to jest długość kopania całego drzewa i tak samo dostajesz. Znaczy, no nie aż tak, że całego drzewa, no dobra, ale dostajesz tak samo. Co dostajesz? Tak samo tyle, ile by ci się zużyła siekiera od kopania całego tego drzewa, więc akurat ten mod jest zbalansowany, bo niektórzy mogliby niby powiedzieć, że ten mod to cheatowanie, ale szczerze ja.
Przez to, że to zużywa normalnie siekierę i wszystko, to nigdy nie czułem, jakby Trikapitator miał być No, cheatowaniem. więc jeżeli ktoś tak mówi, to proszę zejść na ziemię i się ogarnąć, tak więc dziękuję za uwagę. No dokładnie. Więc proszę i proszę się nie reklamować, no to tak przy okazji. Dobra. No i gitara siema, jak to się mówi. Ile tutaj, o już stack mamy brzozy i 30 sadzonek, o kurde. Ciężki O, ja sprzęt, tak nie... ciekawe jak bardzo ciężki ty tam masz sprzęt. Bardzo. Jeszcze dostałem nawet troszeczkę śrubek z Ratchet & Clank'a. Widzicie? Było tyle Kingdom Heartsa, ale... No a Kiedy więc raz... raczytowcy proszę się uspokoić, bo macie już w tym momencie swoją ulubioną grę. O kurde, ała, wąż mnie atakuje, o, wypierdale. Ała, ała, kurwa. Jebane platformowanie w tej posranej szwedzkiej gierce. Ała, kurwa, rzeczywiście, jak mnie wszystko boli. O Ała. Nie, won mnie stąd, won mnie stąd. I skóry musimy dużo zbierać, bo gdyż, ponieważ, że tak powiem, skóra nam się przyda do plecaków, a szczerze, jak jest tyle modów, to no koniecznie trzeba plecaczki. Dobrze, dobrze, wszystko fajnie, a teraz Sebastianku, do domu, proszę spać. Jak do domu? No O spać, kurde. Noc jest. Dobrze, już idę. Dobrze, ja no, tu już. Widziałem, że jakieś tam nam pod domem, kurwa, mutanty spawni czy coś. Proszę Tam, do... O, tam jest mutant chyba. Do spania, gnoju! Wydawało mi się. No już idę. Już. Już idę, już lecę. No, proszę spać, kurde. Ja to bym te łóżka poprawił. Tak, tak. Ja to bym, kurde, te łóżka poprawił, wiesz jak? No tak, ja wiem jak. O, no i teraz to jest ładne. No i widzisz. No, mówisz masz. Mówisz masz, chciałbyś odrobinę rozgłosu, no to go kurwa dostaniesz. A teraz no. Czas na brzozę V2. Dobra, gdzie tu są następne do wycięcia? O, tu są. Zrobimy sobie taki fajny teren. Zobaczycie, jeszcze z tego terenu coś będzie. Wy teraz się śmiejecie, tak? Wy się z nas śmiejecie. Nie? O, widzicie? Widzicie to? Widzicie to? No. No, kurde. Widzieliście? Jak ja mam to uniknąć? Widzieliście, jak mam to uniknąć? Walka z brzozą. Mortal Kombat. Także tego, będziemy mieli w chuj drewna, będziemy mieli w chuj surowców. Co ja tu znalazłem, jakiś raw marble. Ja tutaj teraz bawię się w Ślązak Simulator i właśnie kopię. Znaczy przed chwilą był w sumie Ślązak Simulator, bo kopałem węgiel, a teraz sobie kopię... A teraz próbuję kopać żelazo, więc to w sumie nie jestem jakiś dobry z geografii. Nie wiem, gdzie w Polsce są złoża żelaza, więc tu się nie popiszę wiedzą. Przykro mi. No hej, świnko, no hej, odwróć się, no ja widzę ten twój kręcony ogonek, no tak, do ciebie mówię, tak! Co? Co? O kurde, nie! To źle zabrzmiało. Nie! Pomidor, zoofil spełnia właśnie swoje fantazje. O nie! Nie, ale wiesz jak to pięknie wyglądało? O, siema, koziorożec. Goat Simulator, kurde. Normalnie. O, Big Cat. Big the Cat, kurde, o nie. Won mi z nim. O nie, a ma wędkę? Nie, bez wędki, tylko czarny jest. To tyle dobrego przynajmniej. Nie ma wędki, kurde. I świecące oczy ma. Jego morda jest przerażająca. On ma straszną creepy mordę. No kurwa, patrzcie, no Jezus Maria, no. Ja wiem ludzie, że wy chcecie, żebyśmy się tam wybrali. Ja to doskonale wiem, no ale no jeszcze nie teraz. Tak co odcinek, no ja wiem, że wy chcecie, żebyśmy się tam wybrali. Spokojnie, ja spokojnie. Wszystko w swoim czasie. Spokojnie, nie bądźcie tacy narwani. Pójdziemy tam. Jak obiecamy, słowa dotrzymamy, tak? Nie, no tak, ale to wcale nie tak, że to my jesteśmy nerwani, żeby tam pójść. No właśnie. A jeszcze też mod na Aether, no nie, czyli na te niebo. To tam też sobie pójdziemy i... Nie wiem, czy tam są jakieś struktury czy coś, ale na pewno też w Twilight Forestie sobie powyjaśniamy. Dokładnie. A tutaj niedźwiadek zabił krowę. O nie, to weź go zajeb.
Chciałbym, ale nie wiem, ja się boję, bo on jest taki mały, ale on jest szybki, kurde. A, rozumiem. Patrzcie w ogóle, jakie piękne tutaj tereny mamy, no zobaczcie i powiedzcie mi, czy 1.7.10 nie jest piękną wersją? Tak szczerze, no powiedzcie mi. 1.12 to jest takie jaskinia na minusowym poziomie. Co? Normalna mapa? Co? Normalna jaskinia? Co? Nie! Po co to komu? No kurde! Nie no, na 1.18 to masz taką ogromną wyrwę w ziemi. Tak jak no, u nas, tak, kurde. Naprawdę. Znaczy tam to w ogóle łatwo znaleźć surowce, bo ja pamiętam, że jak chciałem szukać, żeby wejść sobie do jakiejś jaskini, pokopać, to po prostu zacząłem kurde kopać w dół i takie o! Wpadłem tam. W sensie tam, że wpadłem, no wiesz. No. Takie, o, wpadam kurde sobie do jaskini tej wielkiej. Proszę mnie nie bić, cholera jasna, głód, proszę tutaj się uspokoić, ja sobie zjem kurde schab i elegancko. Ale spokojnie, skip inventory, więc możemy mieć na to wywalone. Dokładnie. Dokładnie tak. Ale profilaktycznie zawsze warto zjeść trzy kotleciki sobie. Tak dla pewności. No i tak, i przyzwyczajcie się też do tego, że będziecie o nas mówić w sposób taki, że mają rozmach skurwisyny, bo my robimy wszystko z rozmachem, więc na życie jebniemy jakąś farmę na pół mapy czy coś dokładnie takiego. Bo my lubimy robić takie rzeczy. Dzień dobry, proszę pana. Czy pan by mógł się, nie wiem, przesunąć trochę? Ale nie pchaj mnie, co ty? Świnia, nie, no świnia mnie posuwa. Do czego to doszło? Ja stąd spierdalam. Świnia cię posuwa, o kurwa. Nie jest dobrze. Ty, tobie też się ciężko przyzwyczaić z powrotem do tego normalnego systemu walki, że tak możesz napierdalać w kółko? Autentycznie tak. Dosłownie to samo mam. To jest takie dziwne, w sensie to jest normalne, bo tak powinno być i wszystko, ale to jest takie dziwne, stary. No przez to, że przez jakie my wersje teraz przechodziliśmy, no to faktycznie, no. To niebo a ziemia teraz jest. A i przy okazji jesteśmy w tym, w Magical Forest, czyli w lasku tego, Daniela Magicala, więc pewnie zaraz kociołek Menelixa tutaj znajdziemy. Hehe, a nie, zapomniałem, bo Magical w więzieniu jest. Dobrze, to dobrze. Trzeba znaleźć jakąś strukturę, kurde, z więzieniem, ty, to może tam. A może... A może ten zamek obok nas, ten w sumie na wprost nas, to cała budowla śmieszna, to może tam jest właśnie więzienie, w którym siedzi Gocha i Magical. No właśnie tam mogą siedzieć, ty. Kurde. To co, misja ratunek dla Magicala? Nie, no co, ratunek dla Magicala? Nie. Kurde, parę odcinków później, no, trzeba będzie uratować Magicala. No kto nam będzie robił patostream? Kto będzie robił kociołki Menelixa? Kogo będzie policja zgarniać za, mówię, za śmianie się z prezydenta świętej pamięci? No, no kogo, jak nie Daniela? Bo Jezu, ja pamiętam, co oni o tym prezydencie Gdańska właśnie tam chyba... Oni to chyba wzięli, że oni to chyba pochwalili, czy tak, coś? No nie, tak, było... tak, tak. I potem było... Takiego... I potem następny dzień, albo parę godzin później. No, dzień dobry, panie Daniel Z. No niech pan do nas przyjdzie, no niech pan do nas podejdzie. A to nie było tak przypadkiem, że nawet policja im na streama wbiło, tak, czy coś? Tak, wtedy? Kasuj to nagranie z internetu i wyłącz tego streama. Co zrobiłeś? Kasuj to. Au! Au! Kasuj to z internetu. No i wypierdalaj, ludzie dobra chcą to zjeść. Dobra, no i okej. Okay. No i okej, okay, elegancko. Dopiero mi pierwsza siekiera pójdzie. Patrzcie, jaka kamienna siekiera jest mocna. Widzicie to? Czujecie to w moczu? Jaki moczu? Pomidor, co ty ćpasz? Daj towar. No właśnie mam towar. Wiesz jaki? A nie, miedź znalazłem. Ty. Wiesz, że my mamy, ty wiesz, że my mamy dwa rodzaje miedzi. Mamy miedź z Galacticrafta i miedź z Traincrafta. O nie. O kurde, no to jest, są uroki grania na wielu modach. No, dokładnie ciekawe. Tak. A kurwa, szkielet, ty kurwo jebana, przestań mi rodzinę prześladować. Dokładnie. Szkielet, ty kurwo jebana, przestań mi rodzinę prześladować. Ach, we mnie strzelił skurwiel. Ale spokojnie. Jest ale coś... powiem ci tak szczerze, że propos jeszcze takich fajnych map i tak dalej co do Minecrafta.
To bardzo mi się podobał też generator map w becie 1.4.0.1 albo 1.5.0.1. Takie bardzo odległe czasy Minecrafta. No, betę to ludzie bardzo chwalą, jak chodzi o generator map. To słyszałem właśnie. Tam były takie piękne, ja pamiętam jak mój dobry kumpel właśnie, jak pokazałem mu Minecrafta i on na początku się nie chciał wkręcić, a potem jak kurde mu grałem z nim, nie? No to tak oczywiście później się tak wkręcił, że masakra, nie? To pamiętam jak u mnie zrobił sobie save i on miał, wiesz, taki domek na drzewie zrobiony, znaczy powiedzmy coś ala domek na drzewie zrobiony, bo bardziej to była taka baza w drzewach i on jak wychodził, to przed tym miał takie właśnie wejście do kopalni i on tak schodził fajnie w dół i tam na dole od razu pod chatą centralnie miał tego, dungeona, w sensie monster spawner. Ja pierdzielę, kurde, ja pamiętam jak on się cieszył, że to znalazł. Bo na tej becie to dużo tych jaskini spawnowało chyba, czy coś, tak, nie? Coś tak, tak. Ogólnie tereny też były bardzo fajne, takie mega zalesione generalnie. No, była spora szansa, żeby znaleźć na przykład w tych starszych Minecraftach. Nie wiem, czy widziałeś, jak tworzysz save'a lub serwer, to masz tam taki właśnie ikonkę takiego tam wodospadu i czegoś takiego. No to ogólnie parę osób udało się znaleźć tą lokację z tego przypadkowego tego zdjęcia. Nie, nie wiem, czy kojarzysz, o co chodzi. No, że na tym menu głównym. Tak, 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 no. To ja pamiętam, kurde, że parę osób też szukało tego właśnie w becie albo w alfie Minecrafta i no się udało, no i w tych nowszych też się rzekomo da, ale przez to, że w nowszych Minecraftach jest nowy generator, no to się wszystko tak dziwnie buguje. Że wiesz, że tam na przykład jakieś elementy z nowego Minecrafta dochodzą, w ogóle tak brzydko to wygląda, fuj. Pamiętam jak na przykład miałem też stary save z wersji 1.7.3 beta i pamiętam jak przeszedłem na pełną wersję 1.0.0, gdzie tam chyba już, nie, to nie było na 1.0.0, to chyba na 1.2 coś dodali bagna, co nie? Nie wiem, ja nie grałem, bo ja zacząłem grać od chyba 1.2.3 czy coś takiego. A, no to w każdym razie chyba od 1.2 albo od 1.0.0 zaczęli dodawać te bagna do Minecrafta. Ja pamiętam jak mi wtedy z takiej fajnej zielonej trawy, to w ogóle teren, na którym ja się osiedliłem, gdzie niegdyś była zielona trawa, stał się taki gówniany, taki brązowy, kurde, gówno pływające, fuj. Że te bagna? Tak. I było mi przykro bardzo i wtedy powiedziałem sobie, nie no, jebać i się nie jebać. Znaczy, no mówię, no ten Minecraft na początku, ja bardzo lubiłem wersję 1.2.5, 1.3.2, to były fajne wersje. 1.5.2 też była spoko wersja. Ale no chyba ostatnia taka dobra, no to mówię, no to jest chyba 1.7.10. A potem już taka równia pochyła, poleciała. No w 1.8 to już, co mi się nie podobało, to te, że oni z tym ID pozmieniali. Okej, to jest niby pierdoła, że item ID nie ma normalnego, tylko trzeba tam wpisywać, że Minecraft dwukropek coś tam. Ale nie wiem, mi to akurat mega przeszkadzało, więc... No widzisz. No i widzisz. Mówisz masz? Mówisz masz. Chciałeś odrobinę rozgłosu, no to kurwa dostałeś. A i przy okazji, moi drodzy, jak widzieliście, byliśmy w rumhakowym lesie, to też trzeba sobie podkreślić. I trochę rumhakowych brzus żebym se zdobył. Tak więc bierzcie to pod uwagę. No i co? No i patrzcie w ogóle ile rumhakowych brzus mamy zebranych. O kurde, to na... We w ogóle, co to ma być? Halo, czemu nie ma podwójnej skrzynki tutaj? Trzeba to naprawić. A to no, to zrób tam. Ja to naprawię. Ja to naprawię. Właśnie. To tak, znów nie działa to wideo. Znowu właśnie. Się zepsuło. Znowu się zepsuło, znowu to samo. O kurde, dawaj. No dokładnie, no gościu, wiesz teraz o co chodzi. No, tyle ładnych zebranych. Do spania gnoju, gdzie ty jesteś? No ja to w kopalni jestem, więc ja chyba zrobię takie taktyczne wyjście. O, to ja teraz na twoim łóżku się położę. Dobrze. Po twojej stronie. No i tak mamy łóżeczko podwójne, wiesz. No tak, tak, tylko wiesz co, ja zauważyłem jedną taką niefajną rzecz. Generalnie to chyba poduszki obsrane mamy, bo są takie dziwne, albo obszczane. Nie wiem, coś wiesz na ten temat? Kurde, to ja chyba wtedy w twoim łóżku spałem. Znaczy, co? Co? Co?
W moim łóżku, tak? Taki zabawny śmieszek jesteś? O, dobrze, ja sobie to zapamiętam, Szkoda dobrze. mi było, wiesz, no chciało mi się kibla, jeszcze nie wybudowaliśmy, to. No tak, no bo my biedni kibla w domu nie mamy. W ogóle jak to jest, że my musimy się do Sławojki załatwiać? Weź ty mi powiedz. A nie, przepraszam, nawet Sławojki nie mamy. No nie wiem, ale na cześć Biedronkarza możemy zaraz sobie zrobić, kurde, kibel. Dokładnie. Na cześć samego Biedronkarza z Na cześć Łodzi. samego Biedronkarza, który niedługo będzie w Lidl pracował, znaczy co? Potem ludzie z Biedronki dowiadują się, co Jim odpierdala w internecie. Jest takie, no kubuś, No, wylatujesz. Kubuś. Nie, przykro mi, ale niestety nie chcemy mieć z kimś takim jak ty cokolwiek wspólnego, więc wypierdalasz. Dokładnie. Łapa w Widzicie, dół i wypierdalam. jak widzicie, my bardzo tutaj przyjazny content prowadzimy i pozdrowiliśmy na tym Let's Play już bardzo dużą liczbę osób. Więc no, Dokładnie. ja powiem tak, no oby tak dalej. Oby tak dalej. I przy okazji tutaj pocisnąłem Creepera, ale niestety miałem za słabe momentum, żeby zdobyć z niego proc, więc nic nie dostałem. A, shit. Ach, shit. To momentum, nie? No, momentum do dupy. Momentum do dupy To było, szkoda. musisz mieć bardzo dobry momentum tutaj, więc wiesz. Niestety. Ale cóż, panie i panowie, dobra, idziemy ścinać brzozę. Dalej. Idziemy pierdolić. Dokładnie. Ale tak, nie wiem, jakie plany, kurde, Michałku, ty Pawełku z Wedla, nie wiem, jakie plany tutaj chcesz. Przede wszystkim jeszcze troszeczkę tej brzozy ściąć, żeby rozpocząć nasz chytry plan. Ja wiesz, jakie mam propozycje, że po prostu pozbieramy zaraz troszeczkę skóry i zrobimy wielką wyprawę do kopalni Tak. we dwóch, bo ja tutaj pod naszym domem znalazłem naprawdę zacną kopalnię. Naprawdę sporo fajnych rzeczy tutaj jest. A wiesz czemu we dwoje jest fajnie też w kopalni? Bo hehe, we dwoje raźniej, hehe. Bo wiesz, w momencie kiedy ty będziesz za bardzo przestraszony i zamrzesz nam, że tak powiem, ze strachu, to ja będę mógł, wiesz co wtedy zrobić? Potrzymać ci pochodnie. Ale mam nadzieję, że mówimy o takiej zwykłej minecraftowej pochodni, a nie. Dobra, ja. No. Pierdolę, jakie dymy. Dobra. To nie wiem, kurde. Moi Chyba. drodzy, w ogóle patrzcie, fajne mam spodnie, nie? Skórzane spodnie, co prawda nie są to tripaloski, spokojnie, to jest wszystko w swoim czasie. Możesz sobie dorobić, tak jak ja dorobiłem te na lagunie te paski, kurde, taśmą izolacyjną. No, ale spokojnie, moi drodzy, tripaloski na pewno kiedyś zagoszczą jako jakiś mod w Minecrafcie. Dokładnie. Znaczy, w ogóle właśnie tak chciałem się pochwalić, że na tym modpaku to dwa mody są akurat zrobione przeze mnie. Dlatego, że kiedyś było coś takiego, to już nie działa, w sensie na starszych wersjach nie działa, bo tam się już zepsuło totalnie. Coś takiego jak Minecraft M-Creator, jakoś tak się to nazywało. I ten M-Creator działał na takiej zasadzie, że można było własne mody robić. Ja zrobiłem właśnie moda na papierosy i co możliwe, że widzicie u pomidora, że nieraz jak rozwala tam trawę czy coś, to wypadają nasiona tytoniu, no to jest mój mod właśnie na papierosy. I tak samo mamy mod, który się nazywa Radom Expansion, który po prostu dodaje dużo takich, znaczy dużo, no dodaje parę takich bloków ciekawych, jak na przykład asfalt z liniami, czy bloki, których nie możemy na tym Let's Playu pokazać, ponieważ zostaniemy posądzeni o promowanie znaków pewnych ideologii, których nie No wolno i takowe pokazywać. odcinki wtedy nie będą mogły się pojawić na YouTubie, bo niestety, hehehe. No, no dokładnie, A tak, dlatego. by the way, jeszcze jedna rzecz. Propos papierosów, to wiecie, wszystko fajnie i tak dalej, ale teraz taka bardzo ważna mądrość życiowa, to że my pokazujemy papierosy w Minecrafcie, to pamiętajcie, nie palcie papierosów, bo to szkoda zdrowia. No dokładnie, szkoda zdrowia, bo tak samo papierosy są coraz droższe z roku na rok, więc szkoda, kurde, kasy, że nie dość, że płacicie, to się jeszcze trujecie, więc no ja ogólnie nie polecam. Dokładnie.
I generalnie, no jak widzicie, poza tym, że my se śmieszkujemy, no to możemy jakąś od czasu do czasu mądrość życiową zapuścić. Ale nie, no dobra, starczy tych mądrości życiowych, bo zaraz wyjdziemy na takich stypiarzy jak... I tutaj chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem. No nic, to idziemy dalej, rąbimy drewno. Myślałem, że... Widzicie, myślałem, że będzie szczery i powie, no tutaj chciałem coś powiedzieć, ale nie mogę, a ten powiedział, no tutaj chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem. No, to, no tak, tak. Rzetelny youtuber, proszę pani. Dokładnie, rzetelny youtuber, proszę państwa, ale ja wolę być rzetelny niż... Wolę być najbardziej rzetelnym youtuberem niż występować gościnnie u Atora jako pan Jackowski Jasnowic. Nie wolno, kurde. Nie wolno, Michał, nie wolno. Ty jesteś bardzo niemiły, wiesz? Bardzo, bardzo niemiły człowiek. No to cóż, miło było was wszystkich poznać, bo właśnie przed chwilą dostałem maila, że pozew już w drodze, tak więc dziękuję za uwagę. Pozew już poleciał, powiadasz? Patrzcie, syn marnotrawny wrócił do domu, zobaczcie na tego, kurde, pół dupy z zakrzaka wróciło do domu. Panie, jaki syn marnotrawny, ile ja surowców tu, kurde, przynoszę. Panie, co ty pan pierdolisz? A wiecie, co my teraz zrobimy? Patrzcie na to. Zobaczcie, co my teraz robimy. Czekamy. Elo. No, elo. Zobacz, co fajnego, mamy dziurę. Komin będziemy mieli. To jak przez tą dziurę wpadnie jakiś potwór. Wiesz co? No to będzie takie coś, o, patrz. Haha, i co? No to szkoda, że netheru nie mamy, bo by tu można było ogień rozpalić i komin mamy. No i o nie, co ty, nie, co ty, co? Kurde, ale patrzcie, jaki wynalazca, komin wynaleziono tyle lat temu, a ten kurde zrobił coś takiego i mówi, ty patrz, mamy dziurę w dachu. No zobacz, ale fajnie, dziura w dachu, ale fajnie. Zajebiście. Dobrze jest, mamy dziurę w dachu i o to chodzi, proszę państwa, o to chodzi. To mi się podoba, o to chodzi. Dobrze, a teraz tak. Czy wyciąłeś już las? Coś tam, kurde, wyciąłem z tego lasu, ale no trochę coś, tych... Coś tam wyciąłeś, dobrze. A widziałeś, ile tutaj drewna jest, ile brzozy jest, czy nie widziałeś? Widziałem, robiłem przed chwilą z nich skrzynkę. No to a widziałeś, co przed domem zrobiłem? Nie mogłem niestety, no jakby to powiedzieć, zrobić pełnego tego. Znaczy wiesz, na tym równie dobrze możemy spojrzeć, to jest trochę taki quasi wielbłąd z tego wyszedł, no. Dobra, w każdym razie chyba czas sobie zrobić po kilofach i po prostu spierdalać tam, gdzie chodzą codziennie po 8 godzin mieszkańcy województwa śląskiego. Lub dolnośląskiego. A też chodzą, z tego co słyszałem. No właśnie. Dobra, proszę pana, gdzie pan jest? Jeszcze byłem ścinać brzozę, bo chciałem tutaj jedną wyrównać, żeby było tą jedną mniej. I przy okazji wąż mnie atakuje. Ała, ty padlinożerco pieprzony. Tududu, jest niebezpieczny. Nie teraz słyszałeś? Będziesz. Teraz węgorz. Ale ty nie słyszałeś, że wąż rzeczny to jest niebezpieczny? No a ty kurde startujesz do takiego z pięścią? Co ty, z siekierą do niego wystartuję, z jaką pięścią? Co ty pierdolisz? Ale wiecie co? Wszystko fajnie i tak dalej, bo tutaj Sebulba powiedział, że ruszamy na kopalnię i tak dalej, że musimy się przygotować. Ale wiecie co jest z tym wszystkim najgorsze? Że dobiła 30 minuta naszego programu, więc trzeba będzie zaraz kończyć odcinek! Dopiero 30 minuta naszego tele... Znaczy już 30 minuta naszego tak. teleturnieju? Tak. O kurde. Tak, moi drodzy, tak więc... no, możemy się wybrać do kopalni, ale to dopiero w następnym odcinku, chamski Polsat. Kurde. Reklamy jak na Polsacie, wieczorynka jak na Polsacie. Damn. No nie bo jest to, dobrze. Wiecie, no kurde, no już 20 dochodzi, no nawet u nas 20 już tuż, coraz bliżej.
I co? No i trzeba będzie już iść spać. Koniec Dokładnie. kurde wieczorynki. Koniec wieczorynki. Niestety nawet Kubuś Puchatek nie leciał, więc no, przykro mi. Musimy niestety zadowolić się czarno-białą telewizją i dziurą w dachu. No ale zawsze coś. I wydechu w lagunie. Dokładnie, i wydechu w lagunie. Tak więc... Czy wróciłbyś może do domu łaskawie? Czy mam pogonić cię? Tutaj jeszcze jedno drzewo. Bo ty też chyba ścinasz teraz. Ja nie ścinam, bo ja w domu jestem. Tak więc... Sebastianku, proszę do domu. Ale Minecraft mi się coś kurwa tnie. No tobie widzicie? Też? Widzicie? No, widzicie go? Słyszycie go? Mówi, tobie że mu się Minecraft... Nie? Tylko mi się tnie. Minecraft mu się tnie, słyszycie go? No tnie mi się i to tak w chuj. Tnie mu się Minecraft, słyszycie to? Bo czemu ja mam 2 giga RAMu przypisane do Minecrafta? Ich chyba pojebało. Ja to powinienem mieć kurde 4, dobra. Hono tu, do łóżka a w domu? Gnój. Ja myślałem, że pod pytągiem, bo myślałem, że kończymy nasz teleturniej. Chcesz w nocy kończyć? Z rana. Z rana? Jak tak. Śmietana. A, bo mi laguje Minecraft, kurde. Ja muszę, będę musiał wyłączyć tę głupią grę i przypisać sobie kurde więcej RAMu, bo to jest naprawdę masakra. Nie wiem, kto mi kurde 2 giga RAMu tylko do Minecrafta przypisał. O, dobra. Jest. Tak więc chodź, idziemy, stajemy przed naszym pytągiem w pęcie. Wstawaj! Już idę, tylko mam lagi. Minecraft nie wytrzymuje, dobra, staję tutaj. Dobra, tak więc moi drodzy, w ten oto piękny sposób dobiega końca drugi odcinek naszych wspaniałych, najlepszych na świecie przygód. Najlepszy duet na polskim YouTubie. Dziękujemy za uwagę, mamy nadzieję, że się...